na to, co Duch Święty dzisiaj będzie robił pośród nas. Dajmy Bogu chwałę. Gdy patrzę wstecz, widzę wyraźnie, że w te najlepsze i najgorsze dni wszędzie zawsze byłeś Ty. Znajmy to razem, mój Bóg. Mój Bóg o mnie troszczy się. Wiem na pewno, że On nie zawiedzie dziś, nie. Więc oddaję Mu każdy dzień. Kiedy patrzę wstecz, to upewniam się. Mój Bóg o mnie troszczy się. Wiem na pewno, że On nie zawiedzie dziś, nie. Więc oddaję Mu każdy dzień. Kościele, będziemy dalej za chwilę uwielbiać, oddawać Bogu chwałę i możemy Boga uwielbiać śpiewem, tańcem, klaskaniem. Chcę Mu zawsze oddawać to, co jest cenne. Amen. I teraz będziemy zbierać naszą ofiarę finansową, dlatego, że po prostu chcemy Mu oddać to, co jest cenne. I będziemy śpiewać dalej, a już teraz poproszę odkrywców, dzieciaki, zapraszamy Was na Wasze zajęcia, a my uwielbiajmy dalej i oddajmy Bogu naprawdę całą głębię naszych serc dzisiaj.
Kościele, wyznajmy to głośno. Porusza się Duchu Święty, jak jesteśmy głodni Ciebie, tak pragniemy Ciebie, Panie. Blisko Ciebie chcę dzisiaj być, pragnę widzieć, jak widzisz Ty. Przemienia mnie moc Twoich słów, jesteś tu. Chcemy się dzisiaj zanurzać. Chcemy dzisiaj się zanurzać w Ciebie, w Twoją obecność. I chcemy stąd wyjść tacy sami, Panie. Chcemy dzisiaj, Boże, być dotknięci. Chcemy, żebyś dotknął się naszych serc. Chcemy, żebyś dotknął się naszych serc, Panie. Tych miejsc, które jeszcze może nie były dotknięte nigdy, Panie. Jesteśmy głodni Ciebie. Kościele, czy jesteśmy głodni dzisiaj Boga? Czy jesteśmy głodni uzdrowienia, uwolnienia, zbawienia? To módlmy się, oddawajmy Bogu chwałę. Wyznawajmy to, jak jesteśmy głodni, jak potrzebujemy Jego. Panie, potrzebujemy Cię. Nikogo innego, niczego innego, tylko Ciebie, Twojej obecności, Panie. Gdy dotykaj się w serc, Boże. Dotykaj się naszej głębi, Panie. Dotykaj się tego, co ukryte, Boże. Dotykaj się tego, co wymaga dotyku, Panie. Oddajemy dzisiaj Tobie to, co dobre i to, co złe w nas, Panie. Przemieniaj nas, przemieniaj nas, przemieniaj nas, bo Ty jesteś tu, bo Ty jesteś tu, bo Ty jesteś tu, jesteś tu. Ty jesteś tu, Panie, dziękujemy Ci. Jesteś tu, wszystko się zmienia, Panie, kiedy jesteś przy nas. Jesteś tu. Jesteś tu. Jesteś tu, wierzymy w to, że jesteś tu. Zaśpiewajmy, blisko Ciebie chcę dzisiaj być. Blisko Ciebie chcę dzisiaj być. Pragnę widzieć, jak widzisz Ty. Porusza się wokół Twój dom. Jesteś tu, jesteś tu. Blisko Ciebie chcę dzisiaj być. Pragnę widzieć, jak widzisz Ty. Niech przemienia mnie moc Twoich słów. Jesteś tu, jesteś tu. Jesteś tu, jesteś tu. Święto. Obchodzimy pamiątkę zesłania Ducha Świętego, Ruach Fest. Dzisiaj mamy tą pierwszą część tej trylogii takiej. Dzisiaj będziemy mieć szczególne nabożeństwo, dlatego ja dzisiaj teraz serdecznie Was witam, serdecznie. Szczególnie witam gości, a wśród gości szczególnie tych, którzy są po raz pierwszy na tym miejscu. A żeby to nie były tylko puste słowa, że witam Was serdecznie, przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Przy wyjściu tutaj w punkcie info będą czekały na Was miłe osoby, które z radością wręczą Wam pakiety powitalne, w których znajdziecie informacje o naszym zborze, o tym kiedy się spotykamy, jak wierzymy, w co wierzymy, abyście zapoznali się z tymi informacjami. Będzie też tam bon na kawę i herbatę. Jeśli nie zrealizujecie go dzisiaj, to będzie okazja w następnym czasie. A teraz możemy się przywitać wzajemnie, uśmiechnijmy się do siebie, a ja przedstawię kilka informacji o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie.
Jak wspomniałam, mamy taką świąteczną triadę, a więc dzisiaj takie szczególne nabożeństwo, obchodzimy pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Będziemy też dzisiaj świętować w inny sposób, bo po nabożeństwie będziemy mieć festyn na naszym parkingu, także bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Będą tam różne niespodzianki. Jeśli lubisz popcorn, będzie popcorn. Jeśli lubisz watę cukrową, będzie wata cukrowa, kiełbaski i wiele, wiele innych atrakcji. Nie wydradzę wszystkich, przekonajcie się sami. Ale życie Kościoła to nie tylko niedziela, chociaż tak piękna i świąteczna. W ciągu tygodnia będzie się również wiele działo. Już we wtorek służba misyjna Horyzont zaprasza serdecznie do tego, aby przyłączyć się do ewangelizacji ulicznej. Kościół uliczny w każdy wtorek spotyka się przy Złotej Bramie i zwiastuje Ewangelię tym, którzy przechodzą mimo. To jest świetny czas, żeby to robić, więc jeśli chcesz opuścić swoją strefę komfortu, serdecznie zapraszam we wtorek o 17 przy Złotej Bramie w Gdańsku. W środę o 18:30 będzie szczególny czas. Będziemy się modlić o dary Ducha Świętego, o chrzest w Duchu Świętym, bo słuchajcie, bez Ducha Świętego niewiele możemy zdziałać. Jeśli On nas pomarze, to nic nas nie zatrzyma. Jeśli On powie pójdź, to pójdziesz. Jeśli On powie zatrzymaj się, to się zatrzymasz. Przyjdźmy tutaj na to miejsce i skorzystajmy z takiej możliwości, bo niebo się otworzy. W środę o 18:30 serdecznie zapraszam. W sobotę o 15:00 perspektywa, spotkanie dla singli. A więc jeśli jesteś singlem, zachęcam do tego, aby czas spędzić tutaj ze swoimi znajomymi, rozmawiać o Bogu, mieć fajną społeczność. A w niedzielę o 16:00 powerbank, liderzy będą wzmacniać swoje siły takie fizyczne. Spotkamy się w Borodzieju w Sopocie, aby też świętować zakończenie sezonu 2018-19. I miłe Panie, ja tylko zasygnalizuję, że 21 i 22 czerwca konferencja dla kobiet Kolory Życia. O szczegółach jeszcze się będziemy dowiadywać, są one dostępne na Facebooku, także rezerwujemy czas. O wszystkich tych ogłoszeniach możecie przeczytać w naszym informatorze. Także gorąco zachęcam, aby się w niego zaopatrzyć. A teraz to, co najważniejsze dzisiaj. Zapraszamy gorąco, może to zrobimy oklaskami, pastor Tomasz Ropiejko. Widzę, że wy się cieszycie, ja również się cieszę niezmiernie. Przed nami piękny, fantastyczny czas przed Bożym Słowem, ale też jeszcze pozostanie nam dużo modlitwy i uwielbienia. Dzisiaj kazanie będzie troszkę krótsze, żebyśmy mogli mieć więcej czasu na modlitwę. To tajemnicze słowo ruach, które jest wyświetlone, to hebrajskie słowo na określenie Ducha Świętego, znaczy tchnienie. Więc w tym miesiącu mówimy dużo o Duchu Świętym. A dzisiaj szczególny czas, bo wspominamy zesłanie Ducha Świętego, gdy Duch Święty po raz pierwszy zgodnie z obietnicą został w taki sposób dany. Przeczytajmy o tym tekst z Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, pierwsze 4 wiersze. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli, jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Gdy nadszedł dzień pięćdziesiąty, o co tutaj chodzi? To był czas normalnego żydowskiego święta, znaczy normalnego, jednego z trzech szczególnych świąt, należy powiedzieć, tak zwanych świąt pielgrzymych, gdzie Żydzi z różnych stron ówczesnego świata zjeżdżali do Jerozolimy, aby wspólnie świętować. To święto nazywano świętami
tygodnia, tygodnie, świętem żniw, nazywano pięćdziesiątnicą, dlatego że od Paschy liczono właśnie 50 dni. I stąd jest pięćdziesiątnica. Co świętowano? Świętowano pierwsze plony. Składano Bogu na ofiarę chleby właśnie wypieczone z pierwszych zbiorów. Później zaczęto też świętować nadanie Tory, gdy Bóg nadał Żydom zakon, prawo, więc oni świętowali i po dzień dzisiejszy to świętują. Ale nie wiedział nikt, co tak naprawdę się wydarzy. Chociaż uczniowie byli zebrani w oczekiwaniu. W wieczerniku czekali. Na co czekali? Nie wiedzieli, na co czekają tak naprawdę. Pan Jezus im powiedział: czekajcie w Jerozolimie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, aż przyjdzie na was Duch Święty. Więc czekali, ale nie wiedzieli, co się ma wydarzyć i nie wiedzieli dokładnie kiedy. A gdy przyszedł dzień 50, właśnie to święto, wówczas zstąpił na nich Duch Święty. I ten dzień współcześni nazywają często też dniem narodzin Kościoła. Bo to właśnie tego dnia wszyscy w wieczerniku zebrani zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Otworzyli drzwi i Piotr odważnie przed wszystkimi, którzy przyjechali na to święto, mówi: to wyście go ukrzyżowali. Opowiada o Jezusie. I taka jest siła przekonania. Tak Duch Święty działał, że czytamy, że blisko 3000 osób odpowiedziało na wezwanie Piotra i tego dnia na znak swojej wiary zostało także ochrzczonych. Wczoraj miałem radość być w Gdyni, może i niektórzy z was byli w Gdyni, gdzie mniej więcej 2500 ludzi było zebranych. I na wezwanie Jakuba Kamińskiego do przodu, zapytanie, kto chce oddać swoje życie Bogu, 300-400 osób, szacujemy, gdzieś wyszło do przodu, aby wyrazić swoje pragnienie tego, że chcą żyć z Jezusem. I to jest piękne działanie Ducha Świętego. Tak jak wtedy, tak i dziś. Duch Święty przychodzi do naszego życia, tak jak przeczytaliśmy, także jak ogień. Dlatego palą się tutaj takie trzy pochodnie i kopcą trochę, prawda? Przychodzi do naszego życia jak ogień. Dlaczego przychodzi Duch Święty jak ogień? Co to znaczy, że Duch Święty przychodzi jak ogień? Bo chce coś głębokiego wypracować w naszym życiu. Duch Święty nie jest zainteresowany tylko powierzchownością. Tym, żebyśmy na zewnątrz się fajnie prezentowali. Wiemy, jak się zachować w niedzielę, szczególnie na nabożeństwie. Wiemy, kiedy wstać, usiąść, ręce podnieść, nie podnosić. Czasami niektórzy się gubią, więc różnie to bywa. Ale wiemy ogólnie rzecz biorąc, co ze sobą zrobić. Duch Święty jednak nie jest zainteresowany tym, co na zewnątrz, ale On chce zajrzeć głęboko do serca. Bo chce Ciebie i mnie kształtować, chce Ciebie i mnie zmieniać. Dlatego przychodzi jak ogień, który pokazuje to, co jest w środku. No ale zaraz, tam w środku mam różne rzeczy, których nikomu nie chcę pokazać. Nie bój się. Duch Święty nie przychodzi po to, by Ciebie zawstydzić przed innymi. Ale przychodzi, by Tobie i mi powiedzieć, że On wie, co tam jest w Twoim sercu i że to Go nie przeraża. Że On ma moc zmienić Ciebie, jeżeli tam jest coś złego, czego sam się wstydzisz, czego sam się brzydzisz, czego sam nie chcesz w swoim życiu. On chce to zmienić. Dlatego przychodzi jak ogień, który oczyszcza nasze serca. Przychodzi także jako ogień, który rozpala nas. Wlewa do naszego życia pasję. I zobaczmy, jak to wszystko działa. Oczyszczający ogień Ducha Świętego najpierw działa ku naszemu zbawieniu. Przeczytaliśmy, chciałem powiedzieć, a zaśpiewaliśmy przed chwilą. Chcę widzieć tak, jak widzisz Ty.
Teraz zgasimy, żebyśmy się tu nie podusili. Wszyscy wiemy, jak wygląda ogień. I okej. Mówią, nie ma dymu bez ognia. Duch Święty, gdy przychodzi, chce oczyścić nasze oczy. Oczy naszego serca. Czasami okuliści muszą dokonywać operacji oczu na ludziach, bo oni mają na przykład zaćmę i nie widzą. Nie widzą dobrze. Tracą wzrok. Chcę widzieć tak, jak widzisz Ty. I Duch Święty jest tym, który przychodzi do Twojego i mojego życia i przekonuje nas, pokazuje nam, że potrzebujemy Zbawiciela. Przecież my ludzie nie jesteśmy powszechnie o tym przekonani, nieprawdaż? My uważamy, że sami damy radę. Przecież nikogo nie zabiłem, przecież nie wiem, nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tamtego. Przecież mój sąsiad gorszy niż ja, ten spod siódemki, to już w ogóle nie będę mówił. A ja to przecież normalnie i po piesku swoim sprzątam, jak na trawce coś tam zrobi. Jestem w porządku w ogóle człowiek. Ale nie. To Duch Święty pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy w potrzebie Zbawiciela, że bez Chrystusa jesteśmy zgubieni. I to nie jest moja rola. Ja nie jestem w stanie Ciebie przekonać. Zresztą my Polacy chyba szczególnie nie lubimy, żeby ktoś nas na siłę do czegoś przekonywał. Ktoś się zgodzi ze mną? Jeżeli ktoś nas chce w coś wkręcić, to co robimy? Na dzień dobry stajemy okoniem tak zwanym. Czyli mówimy, że nie, zapieramy się i nie. I tylko Duch Święty wie, jak dotrzeć do Twojego i mojego serca. Ja mógłbym mówić. I wielu ludzi mówi, że nie, ale gdy przychodzi ten moment, tak jak wczoraj, gdy ludzie wyszli do przodu, miałem przywilej modlić się z jednym młodym mężczyzną. Stał, miał oczy zamknięte i cały się trząsł. Było widać, jak Duch Święty dotyka się nie tylko jego serca, ale cały jego organizm reaguje na tą piękną pracę Ducha Świętego. Za nim stała młoda kobieta i zorientowałem się, że to jest ktoś dla niej bliski. I miała łzy w oczach, łzy radości, bo widziała, że Bóg dotyka się osoby, na której jej zależy. Duch Święty, gdy przychodzi do nas ze swoim ogniem, oczyszcza nas, że widzimy tak, jak On widzi. To On przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. To On przychodzi do Twojego i mojego życia i powiada, że potrzebujemy Zbawiciela. List do Tytusa mówi o tym w taki sposób. 3:5. Zbawił nas, mowa o Bogu, nie dzięki naszym uczynkom. Jeżeli myślałeś, że zbawiony będziesz ze względu na to, że jesteś porządny obywatel, to przepraszam, ale jesteś w błędzie. Nie dzięki naszym uczynkom dokonanym w sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu. Dzięki temu, co On sam zrobił dla nas. To Chrystus umarł za ogniem i odnawia, oczyszcza, że możemy zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela. W Dzień Zielonych Świąt 3000 ludzi, jak powiedziałem, zostało przekonanych przez tę prostą mowę Piotra. Możliwe, że wielu z nas czytało ten fragment i mówimy, no co to za fragment? Nie robi na mnie wielkiego wrażenia. No właśnie, bo to jest litera. Ale gdy ta litera ożywa, gdy Duch Święty przychodzi ze swoim ogniem, to wszystko się zmienia. I moją modlitwą jest, że jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, jeżeli nie przyjąłeś z Jego ręki zbawienia, że to On będzie działał teraz w twoim sercu, abyś mógł zrozumieć, zobaczyć, jak bardzo Go potrzebujesz. Oczyszczenie, którego efektem jest zbawienie, ale także oczyszczenie, którego efektem jest uświęcenie. Duch Święty jaki jest? To pytanie retoryczne, bo sami mówimy duch?
No możemy jeszcze raz powiedzieć. Jest Duch, który nas uświęca. I znowu, to nie są nasze wysiłki. To nie tak, że my się tak zepniemy i tak się będziemy starać i się będziemy tak starać, żebyśmy tacy święci byli, żeby chociaż się udało po wewnętrznej stronie bram nieba. Ale jakie to męczące. Ktoś próbował? Ja próbowałem, wiem, jakie to jest męczące. Jak człowiek ciągle tak żyje, tak się i taki spięty jest i tacy ludzie zazwyczaj są niezadowoleni. Niezadowoleni są z siebie i z innych. Niezadowoleni są z siebie dlaczego? Bo im nie wychodzi tak, jakby chcieli. Ktoś się utożsamia? Tak? Nie wychodziło tak, jakbyśmy chcieli, prawda? I na tym polega dobra nowina, że to nie nasze starania, ale to działanie Ducha Świętego w naszym życiu przemienia nas, uświęca nas. To jest ten ogień, który nas oczyszcza. Malachiasz 3:2. Lecz kto zniesie dzień Jego przyjścia, znaczy przyjścia Pana, przyjścia Boga, i kto ostoi się, kiedy się ukaże? Będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak łuk pilśniarzy. Gdy złoto się wytapia, gdy wytapia się srebro, to wszelkie zanieczyszczenia wychodzą na wierzch, wypływają i wtedy można je ciągnąć, żeby próba złota była jaka? Najczystsza, jaka może być. I tak działa Duch Święty w Twoim i moim życiu. On przychodzi ze swoim ogniem, aby nas przepalić, aby okazało się i w nas pozostało tylko to, co powinno tam zostać. Wypala wszelki brud, wszelkie niepotrzebne domieszki, które tam są. Wszystko to, co nas wiąże, co nas krępuje, co nam przeszkadza żyć jak Chrystus. Duch Święty jest tym, który nas uświęca. Duch Święty jest tym, który wypala w nas wszystko to, czym wróg nas skrępował. Pan Jezus mówił jasno, że jest wróg, któremu zależy na tym, żeby nas zniszczyć. Tym wrogiem jest diabeł, który niszczy nasze życie. Wiąże, krępuje, nastawia jednego przeciwko drugiemu. Wprowadza w nas w różnego rodzaju uzależnienia, nałogi, które odbierają nam wolność. I niejednokrotnie zdrowie, a nawet życie. Jest taki obraz w Starym Testamencie, który znakomicie pokazuje działanie Ducha Świętego w nas. Przemienienie tego, kto coś zamierzył ku złemu, na coś, co wypracowało coś dobrego. W Starym Testamencie, w Księdze Daniela, czytamy o 3 młodzieńcach, młodych ludziach, nastolatkach, którzy zostali zabrani ze swojego kraju, przewiezieni do obcego kraju. I tam mieli się pokłonić, jak wszyscy inni, wielkiemu posągowi, ale oni kochali Boga. Powiedzieli, że nie będą się kłaniać żadnemu bóstwu, żadnemu wielkiemu posągowi. Groziło za to wrzucenie do czego? Pamiętacie niektórzy z was. Do ognistego pieca. Więc oni powiedzieli, nie będziemy się kłaniać. Więc ich związano, skrępowano i wrzucono do ognistego pieca. Ci, którzy ich wrzucali, zginęli. Tak był ten piec rozpalony. Ale król patrzy i nie dowierza. Matematykę jeszcze troszkę znał. Do 4 przynajmniej umiał liczyć. Się pyta, ilu żeśmy wrzucili? Odpowiedź brzmiała 3. To czemu tam jest ich 4? Śpiewamy. Ktoś ze mną w ogniu jest. Ale dlaczego? Przecież żeśmy ich związali linami, a oni tam chodzą i uwielbiają swojego Boga. I tak działa Duch Święty. Ogień Ducha Świętego nie zrobi tobie krzywdy, ale spali wszystko to, co wróg zamierzył przeciwko tobie. Wszelkie więzy nieprawe, którymi Ciebie związał, przepali to i spali. Wszelki grzech, wszelkie zniewolenie, zniechęcenie, całką gorycz, nieprzebaczenie. Nie wiem, można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. I to wszystko ogień Ducha Świętego chce spalić. Dlaczego?
bo Duch Święty przynosi wolność. On jest tym, który przynosi wolność. Tam, gdzie Duch Pański, tam wolność. Niedawno w Gdańsku świętowaliśmy wolności i solidarności. I należy się cieszyć tym, co mamy, polityczną wolnością, ekonomiczną wolnością, ale jest jeszcze wolność, która przebija te wszystkie inne wolności. Tę jedynie jest w stanie w Tobie i mi dać Duch Święty. Być może Ciebie wróg czymś związał. Nie jesteś zadowolony i z czymś sobie nie radzisz. To wierzę, że Bóg chce dzisiaj Tobie powiedzieć: nie bój się, chcę przyjść do Ciebie ze swoim ogniem i strawić wszystko to, co nie powinno tam być. Duch Święty nie tylko przychodzi z ogniem oczyszczenia ku zbawieniu i ku uświęceniu, ale On także przychodzi ze źródłem pasji i gorliwości, żarliwości dla Boga. List do Rzymian 12:11. Przeczytajmy. W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni w Panu gotowi do służby. W zapale bądźcie niestrudzeni. Czyli miejcie zawsze zapał. Nie taki polski słomiany zapał, jak to mówimy. Ale niech ten zapał będzie zawsze w was. Ale skąd go wziąć? Niestrudzeni, duchem płomieni, rozpaleni Duchem Świętym, który daje nam tę gorliwość, tę żarliwość. Naśladowca Chrystusa to człowiek pełen pasji i gorliwości, czy tak? Chrześcijaninem być to przywilej, to wielka radość. To nie jest, chrześcijaninem się nie jest za karę. To nie tak, że ojej, ja mógłbym spać, ale no, kazali przyjść na nabożeństwo, to przyszedłem i jestem niezadowolony. Człowiek, który oddał życie Jezusowi, jest człowiekiem pełnym radości i pokoju. Czy znaczy to, że nie ma problemów? Nie, czasami ma nawet jeszcze więcej problemów. Ale jego zadowolenie, jego pasja, jego gorliwość nie są zależne od okoliczności, ale są zależne od obecności Ducha Świętego w jego życiu. Nie oszukujmy się, kochani. Nie oszukujmy się. Dzisiaj niezwykle potrzebujemy tego ognia Ducha Świętego. Więcej chyba niż kiedykolwiek indziej. Dlaczego? Bo w dzisiejszych czasach letnie chrześcijaństwo się nie ostoi. Nie ma w ogóle szansy się ostać. I albo trzeba być gorliwym, albo się wypadnie. Albo trzeba być rozpalonym. To podobno Reinhard Bonnke mówił, że muchy na rozpalonym piecu nie siadają. Jeżeli jesteśmy rozpaleni dla Boga, jesteśmy zabezpieczeni tą gorliwością. Ale przecież wiemy dobrze, jak wiele jest trosk i trudów życia, jak one potrafią wyssać z nas tę radość, tę pasję, tę gorliwość. Jak wiele jest różnych świecideł, jak wiele różnych pożądliwości i pragnień mamy w naszym życiu, które okradają nas z tej pasji, z tego zapału. Kiedyś chcieliśmy z Bogiem zmieniać świat, a dzisiaj ledwo co przyczłapiemy się na niedzielne nabożeństwo. Co się z nami stało? No właśnie, potrzebujemy ognia Ducha Świętego, potrzebujemy tej pasji. Otaczający nas świat nie potrzebuje więcej religijności, nie potrzebuje ludzi religijnych, ale potrzebuje tych, którzy są z pasją rozkochani w Bogu, którzy kochają innych ludzi, którzy w sercu mają pokój i radość, którzy niosą innym nadzieję. Takich ludzi potrzebuje dzisiaj świat i takich ludzi potrzebuje Chrystus, bo Ty i ja jesteśmy rozsiani wszędzie, gdzie na co dzień funkcjonujemy, aby to nieść. Ale sami tego nie zrobimy, zgadzamy się? Sami nie damy rady i nie musimy udawać, że jest fajnie, jak nie jest fajnie. Mamy taki luksus, że nie musimy udawać. Możemy powiedzieć: Duchu Święty, potrzebuję świeżego ognia.
Nawet młody Tymoteusz, duchowy syn apostoła Pawła, usłyszał: roznieć na nowo. Te trzy pochodnie się paliły przed chwilą, prawda? Ale teraz się nie palą. Trzeba by je na nowo zapalić. Nie wiem, może twój ogień przygasł, może w ogóle zgasł. I nie jest ci z tym dobrze. To nie tak, że jesteś z tego powodu szczęśliwy, szczęśliwa. To dzisiaj chcę z radością tobie powiedzieć: ogień Ducha Świętego jest dostępny dla ciebie. Zaproś go dzisiaj do swojego serca, gdy tak chwilę będziemy się modlić. To Dzieje Apostolskie mówią, że Duch Święty daje nam pasję do opowiadania innym o Jezusie Chrystusie. To właśnie Piotr dzięki tej odwadze od Ducha Świętego powiedział, co powiedział. W Starym Testamencie jest taki fragment u Jeremiasza. 20 rozdział, 9 werset. Młody prorok, był młodym prorokiem. I nie podobało mu się to, że ludzie nie przyjmują tego, co on mówi. Nie podobało mu się, że się z niego śmieją. On miał już dość tego wszystkiego. Miał dość. I mówi: nie, już więcej nie będę. A gdy postanowiłem, nie wspomnę o nim. Nie. I nie przemówię już w jego imieniu. To stało się to w moim sercu jak płomień zamknięty w moich kościach. Próbowałem go znieść, ale nie zdołałem. I to jest moja modlitwa dla każdego z nas i dla mnie. Aby to Boże Słowo, ta dobra nowina płonęła w nas tak, że nie będziemy w stanie jej zatrzymać. Czasem nasze usta milczą, czasem nasze serce potrafi być obojętne. Ale ja modlę się o to, aby ten ogień, to ogień Słowa Bożego płonął w nas tak, że nie będziemy w stanie nawet milczeć. Ale że będzie się to samo z nas wylewało. Pan Jezus był pełen pasji, był pełen Ducha Świętego. Zależało Mu jak na niczym innym, na zbawieniu innych ludzi. Na czym tobie i mi zależy? Czy podzielamy tę Jego pasję? W jakim stopniu? To Duch Święty rozpala nasze serca tą pasją, która była w Chrystusie, że możemy być do Niego podobni. A on czasami był radykałem. Pewnego razu, gdy zjawił się w świątyni i zobaczył, że tam jest targowisko i kantor wymiany walut, miarka się przebrała. Zrobił powrozy i poprzepędzał towarzystwo, powywalał stoły. Uczniowie patrzą na niego: przecież to książę pokoju. Jak on się zachowuje? I wtedy nagle przypomnieli sobie słowa, które zostały dawno, dawno temu w Księdze Psalmów zapisane o Mesjaszu. O tym, że żarliwość o dom Pański go pożera. Że ta żarliwość nie pozwala mu pozostać obojętnym. To ta żarliwość Ducha Świętego. Jan 2, rozdział 17, werset, tam o tym przeczytamy. Żarliwość o dom Twój mnie pochłania. Dzisiaj każdy człowiek wierzący jest świątynią Ducha Świętego, czy tak? Pytanie, jak wygląda nasza świątynia, jak wygląda Twoja, jak wygląda moja? Co tam trzeba sprzątnąć, co tam trzeba przepalić, wypalić, co ogień oczyszczający musi strawić? Czego jest pełna ta nasza świątynia? Życie każdego z nas napędza jakiś ogień. Każdy z nas ma jakąś motywację do tego, by robić coś, gdy nam się nie chce. Nie chce się wam czasem? Nie chce nam się czasem. Ale znajdujemy jakąś motywację. I moje pytanie jest: co jest największym motorem twojego życia? O, moją modlitwą jest, aby największym motorem twojego i mojego życia była miłość do Boga, była ta żarliwość, była ta płomienność ducha, ten zapał. Aby to najbardziej ponad wszystko nas napędzało. By nie było żadnej silniejszej motywacji od niej. To Duch Święty rozpala nas. Rozpala nas tą pasją do wypełniania Bożego powołania dla naszego życia. Pasją do zwiastowania Ewangelii. Pasją do modlitwy i do współczucia tym, którzy jeszcze są z dala od Boga. Bez tego ognia,
bez ognia Ducha Świętego będziemy tylko ludźmi religijnymi, a wraz z mijającym czasem będziemy coraz bardziej zgorzkniałymi ludźmi religijnymi, którym się coraz więcej rzeczy nie podoba. Będziemy narzekać, będziemy utyskiwać, będziemy my niezadowoleni, nieszczęśliwi i innych będziemy unieszczęśliwiać i zniechęcać do Jezusa. Dlatego potrzebujemy tej żarliwości Ducha Świętego, która przepali nas. Pragniesz? Chcemy się modlić, kochani. Chcemy spędzić resztę tego czasu na modlitwie. Ja skończyłem moje usługiwanie. Duch Święty przychodzi jak ogień, aby nas oczyścić, byśmy mogli zobaczyć, jak bardzo Jezusa potrzebujemy. Jak bardzo potrzebujemy zbawienia. Jak bardzo potrzebujemy podjąć tę najważniejszą decyzję w życiu o tym, aby Jemu poświęcić swoje życie. Przychodzi jako oczyszczający ogień, aby uświęcić nasze życie. By przynieść nam wolność od wszystkiego, co nas zanieczyszcza, co nas związuje, krępuje. I On przychodzi jako ogień, który nas rozpala, który czyni nas pasjonatami, ludźmi, którzy kochają Boga nade wszystko. Jesteśmy gotowi, by się modlić? Ktoś pragnie czegoś więcej? Powstańmy, kochani. To teraz jest ten czas. Ja nie jestem nic więcej w stanie zrobić. Ja Ciebie do niczego nie przekonam. Ja Ciebie nie wyciągnę z ławki za chwilę. Bo zachęcę, że jeżeli chcesz, aby z Tobą się ktoś pomodlił, masz jakąś potrzebę, chcesz oddać życie Jezusowi, chcesz, aby Bóg uwolnił Ciebie od czegoś, z czym sobie nie radzisz, oczyścił Cię, żeby ten ogień Ducha Świętego oczyścił Twoje życie od czegoś, czego się wstydzisz, może czym się sam brzydzisz i nie możesz sobie z tym poradzić. A może wiesz, że powinieneś i potrzebujesz więcej tego ognia, tej pasji. Można wyjść tutaj do przodu, można stanąć między ławkami. Ja was nie wyciągnę z tych ławek. Ale Twoja potrzeba zmiany musi być większa w Twoim życiu niż komfort pozostania tam, gdzie jesteś. Jeżeli bardziej pragniesz, aby Bóg coś uczynił w Twoim życiu dzisiaj dla Ciebie, to sugeruję Ci, żebyś wyszedł z ławki i skorzystał tutaj z modlitwy. Ale nie musisz tego robić. Nie rób tego na pewno dla mnie. To jest teraz czas między Tobą i Bogiem. My będziemy śpiewać, będziemy się modlić o różne sprawy, ogólne, ale zawsze wiedzcie, można tutaj wyjść między ławki, tutaj do przodu. Będą osoby, które chętnie się z Wami pomodlą. Nie chcemy w żaden sposób nikogo krępować, ale chcemy dać szansę działania Duchowi Świętemu w naszym życiu. Możemy powiedzieć na to amen? Zaśpiewajmy, kochani. I podczas tej pieśni zapraszam do modlitwy. Ja pojawię się za chwilę, by zachęcić nas. Ale zachęcam. Wychodźmy tutaj do modlitwy. Korzystajmy z tego czasu, uwielbiajmy Boga, otwierajmy nasze serca, nasze usta. Znajmy to razem. Wszystko wokół zmienia się, bo Duch Pana z nami teraz jest. Wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami teraz jest. Jeszcze raz zaśpiewamy.
wszystko wokół zmienia się. Bo Duch Pana z nami teraz jest. Wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami teraz jest. Miłości Twej serce wypełnia me. Przenikaj głęb. Miłość Twą dziś przenikaj głębie. Wszystko wokół zmienia się. Tak, Panie. Bo Duch Pana z nami teraz jest. Tak wierzymy w to, Jezu. Wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami teraz jest. Wszystko wokół zmienia się. Tak, Panie, poddajemy Tobie nasze życie. Bo Duch Pana z nami teraz jest. Ogłaszamy, że to wszystko się zmienia, bo Ty jesteś tutaj, Duch Święty. Przemieniaj nasze życie. Z nami teraz jest. Bezmiar miłości Twej serce wypełniamy. Przenika głębiej. Znowu bliżej chcę być, spotkać miłość Twą dziś. Przenika. Zaśpiewajmy to jeszcze raz. Niech stąpi Duch, odnowi nas. Pragniemy Ciebie. Królestwo Twe objawia się wśród nas jak w niebie. Jeszcze raz zaśpiewajmy.
dziś spełniają się. Bo Duch Pana z nami teraz jest. Wszystko wokół mówi, że bo Duch Pana z nami teraz jest. Cuda dziś spełniają. Dar zbawienia, to dzisiaj jest dobry dzień, by to zrobić. Możesz wyznać Bogu swoje winy, poprosić, by Ci je przebaczył. Jeśli chcesz, możesz wyjść tutaj gdzieś, ktoś chętnie z Tobą się pomoże. Ale Duch Święty przychodzi też
aby oczyścić nasze życie ze wszystkiego, co się Bogu nie podoba, co nas wyniszcza, co nas krępuje, co nas zniewala. Kochani, módlmy się o to. Czasami to są rzeczy bardzo wstydliwe, czasami wstydzimy się przyznać i nikt nie oczekuje od nikogo publicznych wyznań, ale możemy przyznać się przed Bogiem i przed sobą i możemy powiedzieć: Panie, oczyść mnie, Duchu Święty, oczyść mnie, zerwij więzy z mojego życia. Czy jest tutaj ktoś, kto pragnie, aby i potrzebuje tego, aby Duch Święty oczyścił jego życie? Czy są takie osoby? Pomachajcie, kochani, do mnie. Jesteśmy wśród swoich. Zawołajmy wspólnie. Jeżeli potrzebujesz, chciałbyś indywidualnej modlitwy, możesz przyjść, ale nie musisz. Módlmy się wspólnie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty jesteś jak ogień, który wypala z naszego życia wszystko to, co nas zniewala, co nas krępuje, każdy grzech, wszelkie złe pragnienia, pożądliwości. Ty wypalasz z naszego życia wszelkie złe postawy. Ty wypalasz z naszego życia wszelkie zniechęcenie, gorycz, nieprzebaczenie, strach i lęk. Panie, Ty wypalasz to. I modlimy się, jakakolwiek jest potrzeba nas, którzy jesteśmy na tym miejscu. Przyjdź, Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. Przyjdź ze swoim oczyszczającym ogniem stąd do każdego z nas. Tak jak ci młodzieńcy, którzy byli w ogniu, niech z nas wszelkie zniewolenia spadają, Panie. Tam, gdzie Duch Pański, tam wolność. Dziękujemy Ci, Panie, za to. I modlimy się, Panie, o zwycięstwo dla każdego z nas, o wolność dla każdego z nas. Śpiewajmy dalej, kochani. Otwierajmy nasze serca, nasze oczy. Podnośmy nasze ręce. Może potrzebujesz, aby Bóg rozpalił na nowo żar, żarliwość, gorliwość w Tobie. Tę pasję dla Boga. Wznieś swoje ręce i wołaj do Boga. Gdy będziemy teraz znowu śpiewać, uwielbiać, niech Jego żar rozpala Twoje i moje serce.
Zrobię to głośno. Przenikaj. Przenikaj. Uwalniaj. Uzdrawiaj mnie. Panie mój, poddaję się. Należę do Ciebie. W naszym życiu, tej zmiany, którą tylko Ty możesz dokonać, Panie. Nie z naszej mocy, ale z Twojej mocy, Duchu Święty. I działaj w nas, przemienij nasze serca. I kocham Cię. Zniszczmy nasze ręce, uwielbiajmy Boga. Oddajmy Mu wszystko, co jest w naszych sercach. Należymy do Ciebie. Podnieś swoje ręce. To jest taki znak poddania się Bogu. Możemy podnieść swoje ręce i po prostu wyznawać to. Należymy do Ciebie, Boże. Tak, Pani, tak jak wznosimy swoje ręce, tak poddajemy swoje życie Tobie. Każdy element naszego serca, Boże, najbardziej skrywany, to, o czym nikt nie wie, Boże, należy do Ciebie, Pani. Każde marzenie, każde pragnienie oddajemy Tobie, Panie. Zaśpiewajmy jeszcze. Moje serce weź, Ty zdobyłeś mnie. Należę. Tylko do Ciebie należymy, Panie. Jesteś naszym Królem, naszym Zbawicielem, Panie. Oddajemy Tobie wszystko. Do Ciebie.
Apostoł Piotr potrzebował Ducha Świętego, żeby stanąć przed tłumem ludzi i zwiastować Ewangelię. Jeszcze kilka tygodni wcześniej nie był w stanie nawet przed jedną osobą przyznać się do tego, że zna Jezusa, ale kiedy przyszedł Duch Święty, stanął przed tłumem rodaków i powiedział im to: wyście ukrzyżowali Chrystusa. To Duch Święty przychodzi i pomaga nam przekroczyć granice w naszym życiu, przekraczać nasze ograniczenia. To, co dla nas trudne albo niemożliwe, kiedy przychodzi Duch Święty, staje się możliwe. Chciałbym, żebyśmy modlili się na koniec o to, co od jakiegoś czasu może Duch Święty wkłada w Twoje serce. Może jest jakieś pragnienie albo marzenie, może jakiś sen. Coś, co czujesz, że należałoby zrobić, ale nie znajdujesz w sobie siły, odwagi, mocy, żeby stawić temu czoła. Może cię to przeraża. Może myślisz ze strachem o tym, co by się wydarzyło, gdybyś odważył się zrobić właśnie to, co pojawia się od jakiegoś czasu w twoim sercu. Czasem Duch Święty rozpoczyna od myśli, którą zasiewa w naszym umyśle, od pragnienia gdzieś głęboko w nas, po to, żeby nas poprowadzić do rzeczy, które są większe od nas samych. Jeżeli tak się dzieje w twoim życiu, to zachęcam. Podnieś swoją rękę. Właśnie teraz będziemy wołać do Boga, żeby udzielił ci swojej mocy, swojej siły, żebyś mogła, żebyś mógł zrobić to, do czego Bóg cię inspiruje. Panie nasz, dziękujemy. Dziękujemy za to, że wylałeś swojego Ducha Świętego. Duchu Święty, dziękujemy za to, że jesteś tutaj pomiędzy nami. Panie, chcemy otwierać nasze serca i wyznajemy, że potrzebujemy Twojej pomocy. Potrzebujemy Twojego nadnaturalnego wyposażenia, żeby zrobić przez wiarę kolejny krok w naszym życiu. Żeby pójść w tym kierunku, w tą stronę, do której nas inspirujesz, zachęcasz. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która ma właśnie taką potrzebę w swoim życiu. Duchu Święty, potrzebujemy Twojej inspiracji z nieba, Twojej mocy, Twojego działania. Prowadź nas, Panie, daj nam odwagę. Nie pozwól, abyśmy pozostali w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie okazując Tobie posłuszeństwa. Panie, chcemy być Tobie posłuszni, przez wiarę zrobić kolejny krok, a potem następny. Bo Ty jesteś naszym życiem, Ty jesteś naszą nadzieją. Uwielbiamy Ciebie, Panie, z Tobą jesteśmy gotowi pójść dalej. Z Tobą jesteśmy gotowi zrobić to, czego sami nigdy byśmy nie zrobili. Powierzamy nasze życie w Twoje ręce, Panie. Kochani, w najbliższą środę będziemy modlili się o chrzest Duchem Świętym, o dary Ducha Świętego. To jest to nadnaturalne wyposażenie z nieba, potrzebne Tobie i mnie, żebyśmy mogli w naszym życiu wykonać Bożą wolę. Zapraszam. Niech nas nie zabraknie w środę. Będziemy mieli czas, żeby wołać do Boga i modlić się o to wyposażenie, którym jest Duch Święty i Jego dary dla tego, aby Kościół był skuteczny w swoim usługiwaniu dzisiaj, w tych czasach, w jakich żyjemy. Kochani, zanim zaśpiewamy ostatnią pieśń, ja tylko zapytam, czy jesteście głodni? No to jest dobra wiadomość. Możemy pokrzepić nasze ciała po nabożeństwie, ale też jest głód, którego obyśmy nigdy tutaj na ziemi nie zaspokoili. Głód Boga. I o to będziemy wołać, żeby ten głód był większy i większy, bo będzie czas, kiedy się z Nim spotkamy, kiedy będzie zaspokojony. Życzę Wam pięknego czasu tutaj na naszym festynie. Przyjdźmy we środę, bierzmy udział w wydarzeniach naszego Kościoła. Spotykamy się, jeśli Pan zezwoli, w niedzielę. A teraz zaśpiewajmy głośno ostatnią pieśń i niech nasz Pan będzie w tym wszystkim uwielbiony i wywyższony. Yeah.
Dziękujemy Wam. Może zaklaszmy dla Boga za to, co dzisiaj robi pomiędzy nami. Dziękujemy Ci, Panie. Do zobaczenia na parkingu, na naszym świetnym festynie. Do zobaczenia.